Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Program z cyklu Tajemnice Gliwickich Kościołów. Jeśli Państwo rozpoznajecie kościół świętego Jerzego w Ostropie, a okazja do poznania tajemnic tego sakralnego obiektu jest nieprawdopodobna. Kościół ten w tym roku obchodzi właśnie swoje 350-lecie funkcjonowania. Naszym przewodnikiem po tym obiekcie będzie proboszcz parafii Świętego Ducha, ksiądz Michał Wilner. Miło. Serdecznie witamy w imieniu naszych widzów i prosimy o pokazanie kościoła wraz ze wszystkimi tajemnicami. Zaczynamy od rzeczy nieprawdopodobnej. Proszę zobaczyć ten klucz i zamek, który za chwilę zostanie uruchomiony. Solidne dębowe wrota otwarte, a przed nami przepiękny wizerunek Chrystusa. To Chrystus odnowiony, domyślam się, tak jak i całe wnętrze kościoła. Wiadomo, kto jest autorem tego dzieła? No, myślę, że tak jak większość malowideł, polichromii, które są w kościele, trudno na 100% ustalić, kto te malowidła wykonał. W każdym razie ta postać Chrystusa, dobrego pasterza, no jest tutaj na tych drzwiach prawdopodobnie od początku istnienia Kościoła, czyli od roku 1667. A ta data, o której ksiądz był uprzejmy teraz wspomnieć, widnieje... Tak, tutaj na nadprożu. Na nadprożu od środka. To, co pokazywaliśmy przed chwilą, zanim weszliśmy do wnętrza. I te 350 lat Kościoła, to jak należy to rozumieć? Bo, proszę Państwa, wiadomo, że w tym miejscu Kościół istniał dużo wcześniej. Tak, ten Kościół, który teraz stoi tutaj od 350 lat, to jest trzeci kościół, który stoi w tym miejscu. Dwa poprzednie zostały spalone, jeden przez husytów, drugi przez Szwedów. I za każdym razem były odbudowywane tylko, tylko nie wiemy też do końca, czy na przykład drugi kościół spłonął cały, dlatego że badania dendrochronologiczne, które były przeprowadzone kilka lat temu, no, udowodniły, że na przykład wieża kościoła jest o ponad 100 lat starsza od tej części, w której my aktualnie jesteśmy. Drzewo użyte do budowy wieży zostało ścięte gdzieś około roku 1540, więc prawdopodobnie ta wieża o 120-130 lat jest starsza od tej części głównej. A to może oznaczać, że podczas tych pożarów, o których ksiądz wspominał, wieża ocalała i została potem zaadaptowana do nowego, tego właśnie kościółka.
przepiękny widok po wejściu z bocznych drzwi, złocenia. Widzę, jak się ksiądz uśmiecha, bo aż dusza rośnie, prawda? Serce rośnie. Coś pięknego. Podejdźmy razem z Państwem. Na pewno ołtarz główny robi wrażenie, dlatego że tego złota na tym ołtarzu jest sporo, ale powiem Państwu, kiedy przyszedłem tutaj do parafii w 2008 roku, to no właściwie tego głównego ołtarza prawie że nie było. Ołtarz główny przedstawia w dolnej części obraz Matki Bożej Niepokalanej, zaś drugi obraz w tej części górnej przedstawia Matkę Bożą w niebo wziętą. U góry, tak patrząc po lewej stronie, jest figura świętego Joachima, zaś z prawej strony święty Józef. Papież, który jest tutaj po lewej stronie, nie wiemy konkretnie, który to jest papież. Przypuszczamy, że mógłby to być święty Urban, dlatego że Ostropa kiedyś była wioską rolniczą, prawda? A święty Urban jest patronem rolników. Po prawej stronie może to być święty Augustyn lub też inny biskup. Trudno też tak powiedzmy na 100% powiedzieć. Interesującym elementem w tym głównym ołtarzu jest tabernakulum, które tutaj na zewnątrz, na formie rotundy, przedstawia apostołów, ale kiedy tabernakulum otworzymy, to widzimy pięknie zdobione tabernakulum, które jest przygotowane do adoracji Najświętszego Sakramentu. Także Państwo sami uznacie, że to tabernakulum jest naprawdę piękne. Tabernakulum, jak i cały ołtarz, to czas budowy, tak jak kościoła, 1667? Prawdopodobnie tak, dlatego że też dokładnie nie wiemy, czy z poprzedniego kościoła, czy kościołów cokolwiek tutaj w Ostropie zostało. Ten barokowy, tak, dobrze mówię, tak, barokowy, tak, pięknie złocony ołtarz ma również, proszę Państwa, swoje tajemnice, ale tam trzeba wejść z drugiej strony. I zapraszam w to miejsce. Ci, którzy oglądają nasze odcinki związane z tajemnicami gliwickich kościołów, na pewno poznają, bo podobne skrytki znajdują się w starym kościele świętego Bartłomieja. Podejdźmy może do wnętrza. Ja pozwolę sobie zaświecić swoją latarkę nieśmiertelną. Taki schowek, jeśli Państwo pamiętacie, znajduje się, tak jak mówiłem, w kościele świętego Bartłomieja, w tym starym. Do czegoż on służy? Kiedy ksiądz podczas liturgii przy ołtarzu odmywa w pewnym momencie ręce, co zrobić z wodą, która użyta była właśnie do tej czynności? Aby jej nie wylewać gdzieś do zlewu czy gdziekolwiek, w te jakieś złe miejsce, złe w cudzysłowiu, wylewało się tą wodę właśnie tutaj. I ona sobie wsiąkała z tyłu ołtarza w mur. Nie była w ten sposób bezczeszczona, bo użyta była do czynności, jakby nie było, świętych. Przejdźmy z powrotem do frontu ołtarza. Proszę księdza, a te drzwiczki tu, takie w ścianie, to kolejna skrytka tajemnicza? Tak, to jest skrytka, która służyła do przechowywania olei świętych.
kolejne przeznaczonych do sakramentu namaszczenia chorych. Ale jeszcze mamy w kościele, w prezbiterium kolejną skrzynkę, która mogła być taką szafką, sejfem takim małym, w którym były trzymane paramenty liturgiczne, czyli kielichy, ampułki i inne sprzęty, które są potrzebne do odprawiania mszy świętej. Skrzynka ta znajdująca się na filarze. Na łuku tęczowym. Na łuku, przepięknie odnowionym łuku tęczowym, doskonale koresponduje z tajemniczością tego kościoła. Same skrytki, malowidła, krypta, która znajduje się pod nami. Tak, jest tutaj krypta. Były przeprowadzone kilka lat temu badania georadarowe, które pokazały nam, że tutaj w prezbiterium jest jedna z krypt i jak zapiski kronikarskie podają, jest tu pochowany jeden z proboszczów, który służył w Ostropie. Przyglądając się posadzce oryginalnej, starej, nie ma śladu wejścia do tych krypt, czyli one są krypta zasypana. Zasypane, tak. Posadzka na nich wykonana, nie ma wejścia. Nie ma wejścia. To jest po prostu grób, który tu został w prezbiterium umieszczony. Czyli nie ma możliwości, dochowania następnych, następnych zmarłych proboszczów. I chciałem zapytać o napisy, które znajdują się na schodach i Państwu również polecam, jeśli będziecie zwiedzać ten kościółek, nie omińcie tego właśnie miejsca. Za wiele o napisie nie da się powiedzieć, dlatego że jest jakby tylko początek z lewej strony napisu i koniec z prawej, dlatego że schody były używane wiele razy. Tysięcy razy. Ktoś po nich chodził, prawda, i po prostu pozostała część napisu została wytarta. Tak, czyli ten wytarta. Napis tu się zaczynał, tam dokładnie, się kończył. Bo jeszcze są gdzieś tutaj fragmenty na środku tutaj też, prawda, ale trudno naprawdę dojść do tego, jaki to był napis i co konkretnie oznaczał. Pamiątka 350 lat? Myślę, nie że więcej, tak, albo więcej. Jednak nawet kamień się starł podczas odprawiania obrzędów liturgicznych na tym właśnie ołtarzu. Kończąc nasz pobyt w prezbiterium, chciałem poprosić księdza o zaprezentowanie nam przepięknych polichromii, które znajdują się po obydwu stronach wraz z tajemniczym, proszę spojrzeć, krzyż. Niektórzy mówią maltański, ale to są zacheuszki, tak, prawda? Tak, to są zacheuszki, które wyznaczały miejsce naznaczenia olejem świętym w czasie konsekracji kościoła. Trzeba też przyznać, że kościół świętego Jerzego, ten aktualny, był konsekrowany dopiero w roku 1719. Czyli jakieś... Prawie 50 lat, prawie czyli 50. Za dwa lata będziemy mieli kolejną rocznicę, jubileusz, który będzie nam mówił o 300 lat po poświęceniu kościoła. Czyli jeden zacheuszek znajduje się nad wejściem do zakrystii, tak. A drugi nad wejściem bocznym. Obok właściwie. Malowidła. Malowidła, polichromie. Wszystkie malowidła, które są w starych kościołach, jest to taka Biblia Pauperum, więc tutaj na przykład na tej ścianie północnej w prezbiterium przedstawiony jest sąd ostateczny, bardzo taki straszny. Po prawej stronie są ci, którzy idą na potępienie, czyli idą do piekła, z kolei po lewej stronie ci, którzy są odkupieni, idą do nieba. Archanioł Michał, prawda, który strzeże wejścia do raju, Chrystus Król tam u góry jako sędzia sprawiedliwy. A na stropie? A na stropie są czterej ewangeliści. Każdy ma swój atrybut
przy sobie. Ściana, południowa pokazuje nam i właśnie często mówi się o tej ścianie, jak ktoś przychodzi na pierwszy rzut oka, mówi, że to jest ostatnia wieczerza. No tak, właśnie bo jest nie. Ryba. No ryba, właśnie nie, no. Dlatego że ta ryba zdradza, że to prawdopodobnie nie jest ta scena, tylko ukazanie się Pana Jezusa po zmartwychwstaniu nad jeziorem Genezaret. Jest to opisane w Ewangelii świętego Jana, kiedy Pan Jezus przychodzi na brzeg jeziora i spotyka się z uczniami, którzy są smutni raz z powodu tego, że ich mistrz umarł, odszedł, ale no, z drugiej strony też z tego powodu, że nie udaje im się złowić ryb. I wtedy Pan Jezus im mówi te słowa, żeby wypłynęli jeszcze raz na połów. Są posłuszni Jego słowom. Połów się udaje bardzo, bardzo. Ten połów jest obfity. Przypływają na brzeg i widzą, jak Pan Jezus już smaży rybę, już i mówi, żeby też przynieśli te ryby, które przed chwilą ułowili. Także ta scena w prezbiterium wskazuje na to, że to nie jest scena ostatniej wieczerzy, dlatego że scena ostatniej wieczerzy jest w cyklu pasyjnym, w głównej nawie, wśród scen Męki Pańskiej. Moglibyśmy poprosić tak, księdza, idziemy. Abyśmy przeszli właśnie do nawy głównej i obejrzeli ten swoisty katechizm. Przed nami i przed Państwem prawdziwy katechizm. Proszę księdza, może tak pokrótce nazwami, co poszczególne sceny odznaczają na kartach tego katechizmu. Tak, tutaj na ścianie północnej są przedstawione sceny Męki Pańskiej, począwszy od ostatniej wieczerzy, następnie modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Tam z tyłu za Panem Jezusem widać jakby taką kolejną scenę. Jest to prowadzenie Pana Jezusa do więzienia i wtrącenie do potoku Cedron. Następna kwarta, następny obraz pokazuje nam sąd przed arcykapłanami. Z kolei idąc już na tą część środkową, po lewej stronie widać kolejną scenę sądu i prawdopodobnie tam w prawym górnym rogu widać postać Poncjusza Piłata. Następny obraz to ubiczowanie, kolejny obraz cierniem ukoronowanie i idąc znowu już na tym rzędzie najbardziej u góry, po lewej stronie obraz Ecce Homo, następny Droga Krzyżowa i główną postacią oprócz Pana Jezusa święta Weronika, następnie odarcie z szat, przybicie do krzyża i sceny ukrzyżowania jakby bezpośrednio nie ma, ponieważ poniżej jest scena adoracji krzyża. Zaś ten cały cykl Męki Pańskiej kończy się tym, co jest dla nas chrześcijan bardzo istotne, czyli zmartwychwstaniem. Te dwa obrazy, które są tutaj na tej ścianie północnej, jakby no, nie pasują do tych obrazów, które są. To są prawdopodobnie pierwotne malowidła, one mogły być kiedyś zamalowane także przez obrazy przedstawiające jakiś kolejny etap drogi krzyżowej. Malowidła zostały odnowione, przemalowane gdzieś około roku 1880 przez Potts-Millera i wtedy została też pokazana
Tutaj właśnie scena też sądu, widzimy taką paszczę Lewiatana, prawda, ogromna ryba, która połyka, prawda, tych wszystkich potępionych. Sięgając do kolejności oglądania, oglądamy w ten sposób? Nie, oglądamy od dołu idąc, prawda, od lewej do prawej i znowu od lewej, do prawej i znowu od lewej. To taka wskazówka dla Państwa, kiedy będziecie tutaj oglądać właśnie tą przepiękną ścianę, dobrze sobie uzmysłowić, jak kolejno stacje Drogi Krzyżowej zostały namalowane. Ksiądz często używa tutaj takiego określenia, ściana południowa, północna, to znaczy, że Kościół jest orientowany. Czyli prezbiterium skierowane na wschód, prawda? Tak jak kiedyś prawie każdy kościół był budowany, prawda? Czyli na wschód, prezbiterium tam, gdzie wstaje słońce, prawda? Mamy zontak, czyli niedzielę, prawda? Dzień słońca, dzień, w którym Chrystus zmartwychwstaje, prawda? To nowe słońce, Chrystus wychodzi po to, żeby nam dać życie wieczne. Przejdziemy teraz może pod chór. Tam ciekawostka industrialna w kościele. Jeżeli możemy poprosić o przejście właśnie pod chór, na którym niegdyś znajdowały się organy. Tak, organów w tej chwili nie ma. Organy zostały po zamknięciu kościoła w roku 1927, kiedy przestał jakby pełnić funkcje sakralne po wybudowaniu kościoła nowego pod wezwaniem Ducha Świętego, organy zostały przekazane do parafii w Stanicy i częściowo, czy większa część tych elementów, tych organów po prostu tam w tym kościele są do dnia dzisiejszego. Tu rzecz, o której wspomniałem przed sekundą. Te dwa słupy to żeliwny wyrób dawnej huty gliwickiej. Stoją niewzruszone do dziś, pięknie wyglądają i w swoich fragmentach przypominają wiele innych wyrobów hutniczych, właśnie pochodzących z tamtego okresu. Proszę księdza, w naszym zwyczaju szukania tajemnic kościołów zwykle zaglądamy w zakamarki. Czy moglibyśmy wejść w te otwarte wrota? Jesteśmy na strychu. Przed nami część nad nawą główną i nad prezbiterium. Nad prezbiterium też jest tego rodzaju pomieszczenie. Tak. Z belkowaniami, chociaż to jest część murowana. No ale strop, całe poszycie dachowe, no musi na czym się trzymać, więc... Dzwonnica znajdowała się dokładnie w którym miejscu? Jeśli chodzi o usytuowanie dawnych dzwonów, bo ich no, już niestety nie ma. Tak, jeszcze powyżej nas są dwa piętra, dwie kondygnacje i na tej najwyższej kiedyś były umieszczone dzwony. No niestety w tej chwili tam jest pusto, nie ma nic. Jeden dzwon został uratowany, no i w tej chwili ten dzwon jest jako eksponat, który będzie prezentowany na wystawie w zakrystii z 1922 roku. Domyślam się, że dzwony zostały zarekwirowane, tak jak to zwykle w czasie wojen bywa, właśnie na cele wojenne i w trakcie pierwszej wojny i w drugiej też? W trakcie drugiej, dlatego że Kościół pod wezwanie Ducha Świętego jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej nie istniał, dopiero w czasie drugiej, więc w czasie drugiej wojny trzy dzwony z ostrowskiego kościoła zostały zabrane. Te przepiękne miejsca radzimy Państwu
zwiedzić osobiście cały Kościół. I to nie tylko Kościół Świętego Jerzego, ale również Kościół Świętego Ducha z przepięknymi witrażami przedstawiającymi sceny męki pańskiej. Serdecznie dziękujemy za to oprowadzanie. Proboszcz parafii Świętego Ducha i filii Kościoła Świętego Jerzego, ksiądz Michał Wilner. Oglądając wnętrze Kościoła Świętego Jerzego w Ostropie, trudno sobie wyobrazić, aby równie ciekawa nie była sakrystia. I my właśnie we wnętrzu tego pomieszczenia się znajdujemy. Proszę Państwa, tutaj warto wejść, przynajmniej w okresie, kiedy obchodzone jest 350-lecie Kościoła, bo znalazły się tu niektóre z elementów związanych z Kościołem, które na co dzień znajdują się w Muzeum Opolskim. To wszystkie te fragmenty naczyń liturgicznych, które znajdują się w oszklonych szafach. I je właśnie możecie Państwo sobie pooglądać, jeżeli oczywiście tutaj przyjdziecie, do czego zachęcam. Z racji naszych zainteresowań tajemnicami kościołów, chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy tej właśnie zakrystii, które zawsze będziecie mogli obejrzeć. Przepiękna scena na tej właśnie ścianie oraz, jeśli mówimy o dziełach sztuki, zostały tylko dwa obrazy związane ze stacjami Drogi Krzyżowej, ale ta z prawej strony, jeżeli przyjrzeć się bliżej całej tej postaci, mimo kilkuset lat istnienia, są tutaj niesamowicie żywe kolory. Czerwień szaty Chrystusa jest nieprawdopodobnie żywa. A jeżeli Państwo zrobicie zdjęcie i w komputerze zbliżenie na twarz Chrystusa, zobaczycie, że jest niesamowicie realistyczna. Zachęcam właśnie do takich poszukiwań tajemnic tego kościółka. Zachęcę jeszcze do czegoś innego. Proszę zwrócić uwagę na tą solidną skrzynię, która w pewnym sensie jest takim sejfem pancernym. Ona jest okuta ze wszystkich stron metalem. Zamki i obejmy, zasuwy, które się tu znajdują, wskazują na to, że tu musiały być przechowywane bardzo drogie szaty liturgiczne, ornaty, a może nawet złote naczynia. Jeszcze jest coś ciekawego. Jeżeli będziecie w tym pomieszczeniu, proszę sobie otworzyć te drzwi. Prawdziwe wrota prowadzące z prezbiterium do zakrystii są również obite blachą. Pancerne po prostu drzwi, a zamek, który się tu znajduje, to prawdziwe dzieło sztuki dawnych rzemieślników. Ja Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzin tego kościółka, bo tajemnic, które tu odkryjecie, jest zapewne dużo, dużo więcej, a każda z takich napotkanych niesamowitości zapewne wzbudzi Waszą ciekawość do poznania historii Kościoła i historii Ostropy, dzielnicy Gliwic. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszamy na nasze wszystkie następne programy. Do zobaczenia, do widzenia Państwu.